Witam Państwa serdecznie w konkretnej wideorecenzji. Tym razem mam przyjemność przedstawić Państwu poprzednią odsłonę serii Total War, mianowicie Shogun 2. I podobnie jak ostatnio zamierzam omówić Państwu to, co ta gra ma nam do zaoferowania pod względem audiowizualnym, a także jak w nią się bawić, co ona ma nam do zaoferowania, jak wygląda jej rozgrywka i tak dalej. Oczywiście seria Total War jest serią stworzoną przez dwóch deweloperów, mianowicie Creative Assembly oraz Sega. Są to twórcy, którzy zasłynęli między innymi tą właśnie serią gier strategiczno-ekonomicznych, która, muszę przyznać, wyszła im niezwykle udanie. A więc zaczynajmy. Oczywiście mamy widok na menu. Jest to menu bardzo interesujące, ponieważ w tle mamy cały czas takie demo, które pokazuje nam kilka różnych takich widoków na starożytną Japonię. Oczywiście wiąże się to z pewnym niedogodnieniem, takim minusem, ponieważ aby uruchomić tą grę, no trzeba się troszkę naczekać, co najmniej minutę, aż gra załaduje całe to demo, ale później możemy cieszyć oko takimi widokami. A więc po kolei. Na początku mamy opcję do wyboru samouczków, że tak się wyrażę. Są to swego rodzaju tutoriale, które polegają na tym, że po uruchomieniu każdego z nich nauczymy się, jak dowodzić bitwą i jednostkami na mapie bitwy, jak planować rozwój taki stricte już ekonomiczny na mapie kampanii oraz jak dowodzić jednostkami morskimi, tak? Czyli mamy samouczek morski dla początkujących i zaawansowanych, mamy samouczek kampanii Chosokabe oraz samouczek bitewny dla początkujących, średnio i zaawansowanych. Także jest to element gry bardzo dopracowany. Oczywiście widzą Państwo na górze, mamy opcję Shogun 2 oraz Zmierzch Samurajów. Ten drugi to oczywiście dodatek DLC, niezwykle udany, którego ja niestety nie mam, więc Państwu tej opcji nie pokażę, ale gdybym ją miał, to z pewnością bym Państwu ją omówił. Także samouczki, jest to podstawa dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z serią Total War i naprawdę te samouczki pokazują, jak szybko zorientować się w sytuacji, jak szybko opanować interfejs i jak szybko później przystąpić do głównej zabawy. A główną zabawą oczywiście jest kampania. Oczywiście mamy tutaj wybór kampanii Shogun 2, Narodziny Samurajów oraz Zmierzch Samurajów. Są to dwa oficjalne DLC, których ja nie mam, ale które zostały wydane i bardzo pozytywnie odebrane przez całe środowisko graczy. W Shogunie 2 mamy... tu jest ta mapa. Mamy podział na 9 frakcji, czy też rodów w tym momencie, bo oczywiście Japonią starożytną rządziły rody, nie frakcje, nie państwa, tylko rody. I oczywiście klikając na każdy z rodów pokaże nam się jego krótka historia. Oczywiście Japonia jest wyspą, wszyscy zaczynają w tym samym roku, a więc jest to rok początkowy 1545. Różnica polega na tym, że każdy z rodów na początku ma troszeczkę inną prowincję w innym miejscu i każdy ród charakteryzuje się czymś innym. Na przykład ród Shimazu zaczyna na zachodzie wyspy i ma takie początkowe modyfikatory umiejętności, że tak się wyrażę, nastawione na wojowników czy też samurajów z katanami i bohaterów z katanami i tak dalej, czyli generalnie specjalizują się w walce z katanami. A inne rody charakteryzują się czy też kładą nacisk na rozwój zupełnie innych rzeczy. Oczywiście mamy do wyboru trzy rodzaje kampanii. Krótka kampania charakteryzuje się tym, że mamy podbić i utrzymać 25 prowincji, w tym 6 wyznaczonych tutaj, przed upływem zimy w 1580 roku. Długa kampania troszeczkę nam ten czas przedłuża do zimy 1600 roku i mamy już nie 25, tylko 40 prowincji do zdobycia i utrzymania, natomiast władza nad światem to już jest 60 prowincji do 1600 roku.
a więc to jest najtrudniejsza opcja. Oczywiście krótka kampania jest najprostszą. Mamy możliwość oczywiście wyboru poziomu trudności od tego niskiego aż po legendarny i opcję trybu realistycznych bitew, czyli realistyczna bitwa polega na tym, że nie mamy na mapie, na minimapie towarzyszącej podczas bitwy, nie mamy podglądu na tej mapie do jednostek wroga i mamy zasięg widoku tylko określony do każdej jednostki i mnóstwo jeszcze innych takich utrudnień. Przez to ta bitwa jest bardziej realistyczna. Oczywiście mamy opcję więcej do dodania kilku opcji, takich jak na przykład wskazówki doradcy, który nam doradza podczas rozgrywki, co oczywiście jest bardzo takie irytujące dla już doświadczonych graczy, ale bardzo pomocne dla osób, które pierwszy raz na przykład w życiu grają w tą grę. Oczywiście możemy kazać komputerowi pokazywać nam swoje ruchy, co jest oczywiście... co oczywiście stwarza taki problem, że wydłuża całą rozgrywkę, ponieważ no, pokazane są wszystkie ruchy komputera, przez co dłużej czekamy na naszą turę. Możemy oczywiście włączyć limit czasowy bitwy, czego nie polecam, oraz ciągłe wyszukiwanie bitew wizytacyjnych innych graczy, ponieważ grając w Szoguna na mapie kampanii i w trybie jednoosobowym możemy podczas pojawienia się jakiejś bitwy zaprosić jakiegoś gracza przez internet, który też w tym samym czasie gra co my i stoczyć z nim bitwę. Oczywiście on będzie zamiast komputerowego SI. Także tak to wygląda. Oprócz tego możemy sobie wczytać kampanię już wcześniej prowadzoną. No i oczywiście druga rzecz, równie ważna, kwintesencja naszej serii Total War to bitwy. Co my tu mamy? Bitwy historyczne. Deweloper przygotował dla nas 5 różnych bitew, z czego jedna bitwa morska, a 4 pozostałe to bitwy lądowe. Każdą z nich możemy sobie rozegrać na różnym poziomie trudności. 4 poziomy trudności od tego prostego aż po najbardziej zaawansowany. Oczywiście klikając na każdą bitwę sobie poczytamy krótką historię. Te bitwy faktycznie miały kiedyś miejsce. My możemy je rozegrać ponownie. Także to jest taki standard. Kolejną rzeczą jest własna bitwa. Własna bitwa daje nam pole do popisu. Możemy tutaj bardzo wiele różnych ustawień wybrać. Możemy sobie wybrać, jakim rodem chcemy grać. To jestem ja akurat na taki Silvery Moon. Gram tutaj rodem Shimazu, więc tutaj komputer automatycznie mnie już wybrał. SI to akurat jest inny ród. I zobaczcie Państwo, to jest opcja, znaczy to jest armia, którą ja już wcześniej sobie wgrałem i nagrałem, żeby specjalnie ją Państwu pokazać. Możemy sobie wybrać oczywiście do 4 przeciwników. Zobaczcie, my możemy mieć czterech różnych agresorów w naszym przypadku, a obrońców może być również 4, może być mniej, może być więcej, sami możemy tutaj sobie dodawać. Tryb bitwy. Możemy sobie wybrać bitwę morską, oblężenie lub lądową 3. No troszeczkę mało, ale no tutaj no, nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ na to natomiast na wybór mapy. I tutaj mamy tych map naprawdę dużo. Zobaczcie Państwo, tych map jest sporo. Mało tego... O, jeszcze jakieś nowości się pokazały. Zobaczcie Państwo, ja o tym nie wiedziałem. Widocznie te mapy zostały wgrane podczas ostatniego patcha i aktualizacji gry. To ja nawet o tym nie wiedziałem, dopiero teraz zobaczyłem. Będę z pewnością chciał zobaczyć sobie te mapy. Dobrze, a więc wybieramy sobie mapę, jaką chcemy grać, wybieramy sobie fundusze, którymi dysponujemy na początku, aby kupić jednostki do sformowania armii. Porę roku możemy wybrać opcje nocy, dnia, deszczu, mgły lub też śniegu oczywiście, w zależności od tego, jaką mapę wybierzemy. Limit czasowy, trudność bitew możemy wybrać oczywiście od niskiej przez normalną, wysoką, aż po bardzo wysoką oraz tryb realizmu, o którym mówiłem wcześniej. Także to jest bardzo, bardzo fajna opcja, jest to strzał w dziesiątkę. Tutaj naprawdę można bardzo długie godziny spędzić na rozgrywaniu samych bitew i szlifowaniu swoich umiejętności. Świetna sprawa. No i oprócz tego mamy powtórki bitew, tak? Czyli możemy sobie nagrać bitwę, którą rozegraliśmy, która nam się bardzo podobała, albo bitwę, w której na początku byliśmy skazani na porażkę kompletną, a jednak jakimś cudem udało nam się wybronić i wygrać, wtedy możemy to nagrać i pokazać naszym znajomym, albo na przykład jest to opcja bardzo przydatna przy tworzeniu wideorecenzji, tak? Czyli nie musimy w czasie rzeczywistym, nagrywając materiał, bić się czy też walczyć, tylko możemy to nagrać wcześniej i później pokazać w materiale. Ja tak robię, mam tutaj nagraną dla Państwa bitwę, którą na samym końcu tej konkretnej wideorecenzji Państwu pokażę. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o grę jednoosobową. Mamy oczywiście podgląd do gry wieloosobowej, opcję gry wieloosobowej. Tutaj mamy podwoje awatara, jest to opcja przeznaczona na
bitwy już z naszymi znajomymi, czy też innymi osobami w internecie. Oczywiście w moim przypadku jest tylko do wyboru Shogun 2, Zmierzch Samurajów jest nieaktywny. Tutaj mamy miejsce na swojego awatara, tutaj mamy liczbę pokoi aktualnie dostępnych, możemy do nich dołączyć lub stworzyć własny pokój. A tutaj mamy listę graczy ze mną również, o, tu jestem ja, Tanaki Silvery Moon, a reszta graczy jest również dostępna. Dobrze, to tyle. I mamy oczywiście opcję kampanii wieloosobowej. Tutaj sobie zaznaczamy opcję gry bez znajomych, czyli pojawiają nam się wszyscy ci obcy, którzy grają sobie w tym momencie. Jak widać, nie ma ich zbyt wiele, ponieważ ta gra już jest trochę leciwa. Poza tym jest już dostępna najnowsza jej odsłona, mianowicie Rzym 2, więc w tą ostatnią ludzie grają. O Szogunie troszeczkę zapomnieli, więc jest ich tutaj mniej. Ale też możemy się tutaj świetnie bawić. Oczywiście możemy wyszukiwać gry w sieci, jak i w sieci lokalnej, tak? Jeżeli mamy intranet w naszym bloku, połączyliśmy się kablem z sąsiadem, czy też z sąsiadami, na przykład mamy kolegów, którzy też są zapalonymi graczami, zainwestowaliśmy pieniążki w kabel, w router, w komputery, to razem mamy taką sieć i możemy sobie grać i tutaj w każdej chwili możemy sobie z nimi stworzyć jakąś potyczkę, czy też wspólną grę. Albo jeżeli mieszkamy w domku jednorodzinnym, co już powtarzałem kiedyś, możemy się z sąsiadem też połączyć po kablu i z pewnością też będziemy mogli się tutaj bawić. A więc to są standardowe ustawienia: sieć lokalna i gry w sieci. Nie powinno Państwa to dziwić. Dobrze, i teraz tak, co mamy tutaj jeszcze do wyboru z menu głównego? Encyklopedia. Encyklopedia jest takim podsumowaniem całej rozgrywki, tak? Tutaj dowiemy się wszystkiego, na temat budynków się dowiemy wszystkiego, na temat sztuk, na przykład, no nie wiem, mamy drogę Chi, możemy sobie poczytać po kolei o całym drzewku rozwoju technologicznego, o czym później powiem. Natomiast o wszystkich prowincjach możemy się dowiedzieć, o specjalnościach. To jest swego rodzaju taka baza wiedzy. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany realiami, jakie panowały w roku 1500 czy też 1600 starożytnej Japonii, z pewnością będzie zadowolony, poszerzy swoją wiedzę. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna opcja. No i opcje stricte ustawienia gry. Ja zacznę od dźwięku, jak zwykle zresztą, ponieważ grafika wymaga szerszego omówienia. Dźwięk to bardzo proste opcje, tak? Mamy tutaj podział na mowę, efekty, muzykę i ogólnogłośność do wyboru. Ja oczywiście ściszyłem muzykę i efekty, ponieważ chciałem, żeby ta recenzja dobrze wyszła, a jeżeli miałbym to ustawione na full, to mnie nie byłoby słychać. Opcja czatu głosowego, możemy ją włączyć wtedy, jeżeli z tymi znajomymi, na przykład z którymi gramy po intranecie lub też w internecie przez sieć, jeżeli ci znajomi nasi mają również słuchawki z mikrofonami, to możemy sobie ze sobą podczas rozrywki rozmawiać, komentować i wtedy do tego potrzebny jest nam czat głosowy, którego ustawienia są tutaj, możemy wzmocnić mikrofon, możemy sprawdzić głośność, ją przetestować i tak dalej. Mamy opcję wyświetlenia napisów podczas wstawek filmowych czy też intr, na przykład jeżeli ktoś nie zna angielskiego, co jest niesamowite, powtarzam to po raz kolejny, ale tacy ludzie też istnieją, to dla nich są te napisy oczywiście. I teraz tak, opcje zaawansowane dźwięku. Zobaczcie Państwo, mamy tutaj bardzo szerokie spektrum do wyboru dźwięku. Mamy domyślne Windows, mamy głośniki stereo, ustawienia mono nawet. Boże, kto dzisiaj w ogóle mono może zaznaczyć? Nie wiem, to jest jakieś idiotyczne, tego nie powinno tu być. Ale na przykład Dolby Surround, SRS, czy też głośniki odpowiednio 4, 5, 6, 7, 8, 1. Już takie ustawienia są jak najbardziej tutaj trafne. Ja używam 5.1, więc tutaj komputer sam je wybrał. Natomiast kanały dźwięku, no to tutaj to ustawienie już w ogóle jest bez sensu. Nie wiem, po co to zostało tutaj zaimplementowane do opcji, ponieważ jeżeli... Tutaj chodzi o jakość dźwięku, tak? Jeżeli ktoś ma do wyboru jakość dźwięku niską lub wysoką, to kto normalny wybierze niską? Więc to jest troszeczkę bez sensu. No ale tak tutaj deweloper zdecydował. Opcje sterowania. Sterowanie dzieli się na ogólne, sterowanie kampanii i bitwy. No jest tego mnóstwo, zobaczcie Państwo, naprawdę według własnego widzimisię można tutaj każde z ustawień sobie zrobić, po czym je nagrać i w każdej chwili później wgrać, prawda? Ale ja osobiście proponuję Państwu niczego tutaj absolutnie nie zmieniać, ponieważ to są tak fajnie dobrane ustawienia, że domyślnie zresztą, że nie warto je tutaj w ogóle zmieniać. Mamy do wyboru tryby kamery, standardowa lub klasyczna kamera Total War. Możemy przewijać myszą przy krawędzi ekranu, możemy odwrócić kamerę. Tutaj mowa oczywiście o wertykalnym ustawieniu, a więc pionowym. Możemy szybkość ruchu i obrotu kamery ustawić i tak dalej.
A interfejs bitwy to są ustawienia stricte dotyczące bitwy, czyli pojawiających flag, kiedy te flagi mają się pojawiać, w jakiej wielkości i tak dalej, oraz pozostałe znaczniki. To są dosyć takie ważne ustawienia. No i oczywiście ustawienia grafiki, a więc najważniejsze. Zobaczcie Państwo, mamy cztery predefiniowane ustawienia przez dewelopera. Niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie. Oraz możemy sami sobie ustawiać tutaj ustawienia te wysokie, zaawansowane, w zależności od tego, jaką kartą dysponujemy. Tutaj mamy oczywiście rozdzielczość ekranu, która nam się pokaże i to są rozdzielczości, które obsługuje nasz monitor. Ja mam monitor Full HD, więc sobie tutaj automatycznie ustawienie wskoczyło na 1920x1080. Jeżeli ktoś takiego monitora nie ma, to nawet tej opcji nie będzie miał zaznaczonej, więc to jest takie dosyć logiczne. I teraz tak, jak wyglądają efekty zaawansowane? Żeby w ogóle móc efekty zaawansowane i móc się nimi bawić, należy mieć odpowiednią kartę graficzną. Zobaczcie Państwo, ja nie mam wcale jakiejś super karty graficznej, bo mam ledwie zipiejącego już GTX 580 Super Overclocked, czyli wersję taką do podkręcania, którą osobiście podkręciłem z 855 MHz do 935 MHz na zegarze, a więc o 25% więcej. Oczywiście w tej pamięci też nie ma za wiele, ponieważ jest to niecałe 1,5 giga pamięci DDR5 dołączone do karty, ale dzięki temu w Shoguna drugiego mogę naprawdę, mogę z niego dużo wycisnąć. Zobaczcie, mam ustawione praktycznie wszystkie efekty na ultra. Detale terenu, detale takich tekstur, wszystko jest na full. Oprócz wygładzania krawędzi, ponieważ wygładzanie krawędzi mogę ustawić aż ośmiokrotne, ale z tego zrezygnowałem, ponieważ to bardzo zżera wydajność komputera, więc na dwójce jest tak w sam raz. Poza tym podczas nagrywania oczywiście wideo recenzji też ten FPS spada, więc tutaj to ustawienie jest jak najbardziej trafne. A nicotropia oczywiście zawsze tutaj jest na full, tu nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Detale tekstur też na full. W tym przypadku są to ustawienia ultra, ale natomiast ustawienia głębości pola czy też ostrości pola ja wyłączam. Przypominam, w poprzedniej mojej konkretnej wideo recenzji też to o tym opowiadałem. Ustawienie głębi pola czy też ostrości pola jest to technologia jeszcze niedopracowana, naprawdę. Ja nie widziałem żadnej gry, gdzie to byłoby jako tako dopracowane i funkcjonowało. To naprawdę psuje rozgrywkę, to psuje te intra, to psuje te wszystkie stawki filmowe, ja to wyłączam, nie lubię tego. Jeszcze naprawdę firmy muszą nad tą technologią popracować, więc ja to wyłączam. Model cieniowania jest to Shader 5.0, ponieważ lepszego nie wymyślono jak do tej pory. Tu jest bardzo ciekawe ustawienie. Możemy sobie wybrać na bieżąco, z jakich bibliotek DirectX karta graficzna ma korzystać. Możemy cofnąć się w rozwoju, że tak powiem, technologicznym do DirectX 9. Są to bardzo stabilne, bardzo udane biblioteki DirectX. Aczkolwiek DirectX 11 jest to krok naprzód, więc jeżeli ktoś ma do wyboru między tymi dwoma ustawieniami, zawsze polecam DirectX 11. Tutaj pominięto DirectX 10, ponieważ DirectX 10 to była taka, to było takie preludium do DirectX 11, to były takie pierwsze kroki technologiczne, więc tutaj zostało to pominięte i słusznie. Oczywiście mamy też detale jednostek, budynków, cieni, to są też wszystkie ustawienia ultra i tutaj uwaga, rozmiary jednostek. Jeżeli damy ultra, to nasz oddział składający się ze 120 żołnierzy faktycznie będzie się składał ze 120 żołnierzy, czyli te 120 żołnierzy będzie widoczne na polu bitwy. Adekwatnie, jeżeli zmniejszymy to ustawienie, to liczba tych jednostek będzie mniejsza, przez co FPS się powiększy oczywiście, bo to o to chodzi. Co dalej? Trawa, woda, niebo i tak dalej, to wszystko możemy dać na full. Natomiast te tutaj ustawienia takie najbardziej obciążają komputer. Tesalacja, wykładzanie krawędzi, SSAO, podświetlenie, HDR oświetlenie, efekty zniekształcania, na przykład od drgań gorącego powietrza. To są bardzo zaawansowane ustawienia, które niezwykle obniżają FPS. Aczkolwiek synchronizacja w pionie powinna być zawsze włączona, ponieważ ona zrównuje ilość klatek wyświetlanych przez grę do ilości klatek natywnej naszego monitora. Zwykle jest to 60 klatek. Tu mamy dane oczywiście o karcie, więc tak to wygląda. Możemy sobie jeszcze jasność i gamę ustawić w zależności od naszego widzimisię, aczkolwiek pozostawiam to bez komentarza, ponieważ jeżeli mamy komputer z monitorem, który ma odpowiednie ustawienia, to powinniśmy się trzymać ustawień monitora. I omówiwszy ustawienia grafiki, zapraszam teraz do omówienia mapy kampanii. Już wczytuję kampanię specjalnie dla Państwa. Ona się załaduje i proszę o chwilę cierpliwości.
O, tak wygląda mapa kampanii, tak wygląda rzut izometryczny na naszą mapę. Oczywiście możemy tutaj bawić się punktem widzenia, możemy obracać całą mapę w jedną, w drugą stronę, zbliżać, oddalać, a więc jest to absolutnie pełne 3D. I już opowiadam o interfejsie, już mówię, o co tu chodzi. Zobaczcie Państwo, mamy w prawym górnym rogu minimapę, którą możemy powiększyć, aby sobie obejrzeć zasięg terytorialny. Oczywiście to jest Japonia, to jest wyspa. Mamy tutaj podział na narody, które opanowały dane tereny. W ten sposób zaznaczone są takimi małymi ikonkami, tak zwane, jak one się nazywają, punkty handlowe, tak? Czy jakoś tak, już nie pamiętam. W każdym razie, zdobywszy te punkty, a więc wjechaniu w te punkty naszą flotą ze statkami handlowymi, zaczynamy handel ze światem zewnętrznym, co jest bardzo ważne i co wygląda tak. Tutaj mamy jeden z tych punktów handlowych, mamy naszą flotę i zarabiamy pieniążki handlując ze światem zewnętrznym, ale o tym za chwilę. Oczywiście mamy tutaj podgląd bieżących celów, rodów i tak dalej. Zobaczcie Państwo, mamy podgląd do bieżących celów, a więc mamy oznaczone prowincje, które musieliśmy zdobyć i je zdobyliśmy, a Kyoto to jest oczywiście region, czy też prowincja, którego jeszcze nie zdobyliśmy, więc on tu nie jest zaznaczony. Kolejną zakładką są rody. Możemy sobie posortować według rodów, które znamy, z którymi prowadzimy handel, z którymi mamy najlepsze stosunki dyplomatyczne i tak dalej. Oczywiście mamy podgląd do wszystkich armii, gdzie one są, ile mają jeszcze punktów ruchu, jaki jest stan, kto nimi dowodzi i tak dalej. To samo tyczy się flot, tu adekwatnie. Oczywiście mamy też podgląd do prowincji. I nie tylko naszych, które są wymienione na samym początku, ale też wszystkich prowincji po kolei, tak? Jaki jest ich stan, kto nimi zarządza, jakie są produkcje w tych prowincjach. Możemy sobie posortować według tych właśnie produkcji, możemy sobie posortować według nadwyżek żywności, czy też niedoborów, według ładu publicznego i według bieżących największych dochodów z danej prowincji. Także jest to bardzo przydatny podgląd. I oczywiście taki sam podgląd dotyczy wszystkich agentów, czyli Metsuke, czyli mnichowie i ninja. To są nasi podstawowi agenci, czyli gdzie oni są, jakim są etapie rozwoju i tak dalej. Teraz tak, tutaj mamy bieżący stan skarbca, bieżący przyrost naturę oraz nadwyżkę żywności bieżącą, bieżący rok. I teraz tak, to jest nasze okno naszego rodu. Zobaczcie Państwo, mamy tutaj całe podsumowanie naszego rodu. To jest nasz ród, ród Shimazu. Nasze podsumowanie, tu jest nasz przywódca. I cechy rodu. Zobaczcie Państwo, na samym początku mamy cechy rody, te, które są stałymi cechami naszego rodu, które odróżniają nasz ród od innych rodów. Czyli to są te cechy, które wybieramy na samym początku przy wyborze kampanii i one są cały czas z nami do samego końca. A poza tym pojawiają się tutaj takie cechy nabyte podczas naszej rozgrywki, tak? Czyli na przykład kwitnące rynki, które nam dają 25% do dochodu z handlu oraz plus 5 naturę do rozwoju miast we wszystkich regionach. Zdobyłem tą opcję, czy też tą cechę po wykonaniu bieżącego zadania. Bieżącym zadaniem w tej chwili z kolei jest zajęcie prowincji Sanuki, na które zostało mi jeszcze no, jedna tura. Ja oczywiście tego zadania nie wykonam, ale gdybym je wykonał, to moją nagroną byłaby cecha Mistrzowie Budownictwa, która zostałaby dołączona do tej cechy tutaj. Także tak to działa. Oczywiście mamy warunki zwycięstwa, te takie ogólne, dla całej kampanii. Mamy oczywiście podgląd szybki do statusu dyplomatycznego, to są nasi sprzymierzeńcy, partnerzy handlowi, ewentualni wasale, gdybyśmy ich mieli, oraz wrogowie. I szczegóły, czyli jakie mamy wyznanie, nasz skarbiec, żywność, gdzie jest nasza ta twierdza, czyli taka stolica, ile posiadamy prowincji, jakie jest nasze bogactwo. Także to jest takie podsumowanie, bardzo szybkie, bardzo takie proste i czytelne. Mamy dziennik, w którym podstawowe nasze cechy są cały czas uaktualniane, a więc jest to takie podsumowanie oraz wszystkie wiadomości, które nam się pokazały od naszego początku, czyli od lata 1545 roku. Teraz mamy jesień 1560, a więc trochę lat już minęło. I kolejna zakładka, mianowicie rodzina i rada. To jest taka zakładka, która przedstawia nam nasze więzy rodzinne naszego rodu w postaci takiego drzewa genealogicznego. Zobaczcie Państwo. Mamy tutaj naszego wodza, Dajimo, oraz jego żonę. Mamy tutaj też naszych kolejnych w kolejce do naszego tronu, że tak powiem, synów lub córki, tak? Oczywiście tutaj chodzi tylko o synów.
Każdy syn ma też również swoją żonę, swoich dzieciaków i ci synowie mogą być adoptowanymi generałami, których dołączamy do naszego rodu, lub też naturalnymi synami, prawda? Więc tak to wygląda. I oczywiście każdy z generałów cechuje się dwoma takimi podstawowymi cechami, czyli rangą. Jest to zdolność dowódcza, czy też przywódcza podczas walki oraz lojalność, czyli taka czynnik, który charakteryzuje jego przynależność do naszego rodu. I każdy z tych generałów może zostać przez nas mianowany na inne stanowisko, które to stanowisko da cały pakiet różnych modyfikatorów umiejętności temu naszemu generałowi, prawda? I oczywiście możemy się tutaj bawić, możemy takie wewnętrzne potyczki prowadzić. Jest to taki element dodatkowy, ale również ciekawy. Kolejną rzeczą jest dyplomacja. Mamy tutaj podgląd do wszystkich frakcji czy też rodów, które znamy, przypominam oczywiście, bo jeżeli jest ród, którego nie znamy, to on się nam tutaj nawet nie pojawi. No i oczywiście klikając na odpowiednią ikonkę, otwieramy okno z handlem po lewej stronie. Cast your words upon the breeze. Perhaps they will drift past my ears. O Jezus, ale się oplułeś. Dobrze, więc to była kwestia dialogowa naszego gościa. Po lewej stronie mamy opcję negocjacji do wyboru, podobne z poprzednich części, więc tutaj nie ma nic nowego. I tak to wygląda. Jest to standardowe okienko dyplomacji. Kolejną rzeczą, nową, jest biegłość w sztukach. W poprzednich odsłonach mieliśmy rozwój technologiczny. Tutaj ten rozwój został zastąpiony przez biegłości w sztukach, a więc sztuka Bushido, czyli sztuka taka militarna, strategiczna, dotycząca wojska i flot oczywiście morskich oraz droga Chi, czyli taka ścieżka rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i kulturowego. Jasny, prosty podział, one się ze sobą nie zazębiają, aczkolwiek w swoim takim obszarze jak najbardziej. Tutaj są bardzo ciekawe rozwiązania. Jest to taki bardzo dobry element, szczerze mówiąc strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. Jest to bardzo czytelne, bardzo fajne i można się tutaj bardzo fajnie pobawić. No i ostatnią opcją jest oczywiście opcja pod tytułem finanse. Mamy tutaj możliwość sterowania podatkami, mamy taki skrócony bilans zysków i strat, aktywa po lewej, pasywa po prawej, bilans na dole. No i oczywiście mamy też handel, a więc zakładka handlu, która jest niezwykle ważna. Dlaczego? Ponieważ każda z naszych prowincji charakteryzuje się innymi wytwarzanymi dobrami i mamy tutaj podgląd do tego, co wytwarzamy. Jeżeli zdobędziemy jakiś region, który wytwarza dane dobro, to oczywiście nam się ono tutaj pokaże. Mamy również zasoby importowane, czyli w naszym przypadku importujemy żelazo, kamień oraz drewno. Nie importujemy niestety bawełny, ponieważ nie mamy z nikim takiego układu dyplomatycznego, żeby importować tą bawełnę, no ale trudno. Natomiast o co chodzi? Dlaczego to jest takie ważne? Nie wybudujemy konkretnych budowli bardziej zaawansowanych, czy też nie wyszkolimy bardziej zaawansowanego wojska bez konkretnych zasobów, tak? Czyli nie wybudujemy pałacu bez żelaza, kamieni, drewna i na przykład nie wyszkolimy jeźdźców z katanami, bo nie będą mieli na czym jeździć, jeżeli nie będziemy mieli koni bojowych, prawda? Czyli to wszystko jest ze sobą powiązane. A poza tym handel powinien być podstawą w każdej rozgrywce, ponieważ handel generuje nam pieniążki tylko dlatego, że się z kimś dogadujemy, a nie, że musimy tego kogoś podbić i dopiero później opodatkować, więc handel to jest podstawa. Dobrze, i teraz tak, jak to wygląda? Oczywiście nasz zasięg, nasze terytorium dzieli się na prowincje ze swoimi stolicami oraz takimi mniejszymi regionami, prawda, czy też mini regionami. Zobaczcie Państwo, już mówię, o co chodzi. Naszą stolicą jest Satsuma. Po kliknięciu na Satsumę widzimy możliwość rozwoju budowli w samym mieście, jak i na prowincji, tak? I tą prowincją jest na przykład Płatnerz, który jest tutaj obok, jest Nanbański port handlowy, który jest tutaj. Drogi, no to oczywiście drogi to jest standard, to zawsze powinniśmy rozwijać drogi i pola trasowe, czy też tarasowe, przepraszam, pola tarasowe, a więc rozwój taki stricte farm i tak dalej. I oczywiście każdy z naszych budowli ma swoją ścieżkę rozwoju, każdy możemy tutaj modyfikować obiekt standardowo i oczywiście możemy daną prowincję rozwijać stricte militarnie, żeby mieć jak największy wachlarz możliwości werbunku lub stricte ekonomicznie, czyli naszym celem
będzie rozwinięcie danej prowincji pod względem zarabiania pieniążków do skarbca. Czyli tu są dwie takie drogi. Oczywiście możemy jedno i drugie, tak, ale nie będziemy mogli rozwinąć danej gałęzi w 100%, jeżeli będziemy się skupiać i na jednym, i na drugim. Po kliknięciu dwukrotnym na daną prowincję pojawi nam się bardziej szczegółowy obraz sytuacji. Oczywiście każda z prowincji z czymś się specjalizuje. Nasza Satsuma specjalizuje się w kowalstwie. I zobaczcie Państwo, poziom chrześcijaństwa i Sinto buddyzmu jest zmienny. Już mówię, co chodzi. Nasza cała prowincja, cały ród jest wyznania Sinto buddystycznego. I w naszej grze poprzez rozwój ekonomiczny, na przykład postawienie portu, nagle zwiększamy przyrost wyznania chrześcijańskiego, czyli chrześcijaństwo nas tutaj w naszym szogunie atakuje, tak? I jest bardzo ciężko powstrzymać chrześcijaństwo przed inwazją, że tak się wyrażę, na ziemię naszego rodu i trzeba bardzo się napracować, aby nasze wyznanie Sinto buddystyczne podtrzymać. Mi się to udało, znalazłem sposób na to, jak to zrobić, mianowicie poprzez ograniczanie budowli chrześcijańskich lub też rekompensowanie ich jednocześnie budowlami Sinto buddystycznymi oraz odpowiednimi agentami, tak? Czyli w tym przypadku mnisi są tutaj na wagę złota, każdy mnich o 3 punkty bazowe podwyższa żarliwość Sinto buddystyczną. Oczywiście na początku o tym nie wiedziałem, przez co chrześcijaństwo stanowiło w prowincji Satsuma 100%, ale później to odkryłem i teraz ono się już zmienia. Co jest bardzo ważne, bo jeżeli na przykład naszym wyznaniem jest Sinto buddyzm, a chrześcijaństwo przeważa w danej prowincji, no to pojawia się co? Pojawiają się modyfikatory ujemne do porządku publicznego przez różnice wyznaniowe. Więc należy zawsze w każdej prowincji mieć adekwatne wyznanie do całego rodu. Oczywiście mamy tutaj szybki podgląd na żywność w danej prowincji, na zamożność oraz rozwój miasta. Wszystkie te szczegóły są jasne, czytelne. Oczywiście możemy sobie zmieniać każdą prowincję po kolei i poczytać, jaka jest sytuacja w każdej z nich. To jest bardzo dobre, jasne i czytelne. Dobrze. Także generalnie tak to wygląda, jeśli chodzi o obsługę rozwijania miast i interfejsu. Natomiast jak wygląda sprawa z armiami? Tu mam armię. O, tu jest nasz generał, tu jest nasza armia, jest to świeża armia. Zobaczcie Państwo, tak ona wygląda. Tu jest nasz dowódca. Klikając na niego zobaczymy szczegóły tego przywódcy. On oczywiście jest młody, jeszcze nie awansował, ale mógłby awansować. Jeżeli by awansował, dzięki zdobytemu doświadczeniu w walce, to moglibyśmy wybrać dla niego pewne ścieżki rozwoju. Oczywiście. Tutaj każdy z generałów awansuje oraz każdy z agentów, czyli mnich, Matsuke i ninja też awansują i każdy z nich awansuje i każdemu możemy osobiście wybierać drogę swojego rozwoju. To jest bardzo ciekawy element. Wcześniej tego nie było. To zostało wprowadzone dopiero tutaj w Szogunie. Jest kontynuowane dalej. Jest to strzał w dziesiątkę, bo dzięki rozwojowi każdego z generałów, każdej z postaci ta rozgrywka jest ciekawsza. Jest jeszcze więcej modyfikatorów dodatnich czy też ujemnych w danej rozgrywce. Jest to wszystko bardzo ciekawe rozwiązane. Ja pokażę na innym przykładzie, bo tutaj mam armię bardziej rozwiniętą. O proszę, zobaczcie, dwóch generałów, z czego nasz Heros tutaj, który dowodzi całym rodem. Zobaczcie Państwo, umiejętności i cechy to są cechy, które on nabył poprzez swój rozwój, czyli te trzy cechy on sobie rozwinął sam. My nie mieliśmy wpływu na to, że on te cechy posiada, ale mieliśmy wpływ na te trzy cechy, ponieważ są to cechy wynikające z jego awansu. Zobaczcie, to jest awans naszego Herosa. Myśmy obrali mu taką ścieżkę, a nie inną, z czego każda opcja ma jeszcze trzy podgrupy, tak? Czyli każda na przykład akcja w stylu dowódca konnicy ma trzy swoje poziomy, tak? Możemy każdą jeszcze bardziej pogłębić, jeszcze polepszyć, co jest świetnym rozwiązaniem. Tutaj mamy podsumowanie oczywiście całej postaci, wszystkich jego modyfikatorów pozytywnych i negatywnych oraz świtę, którą on nabywa z czasem, przemierzawszy całą mapę kampanii. Oczywiście werbujemy jednostki, będąc na danej prowincji, w zależności od tego, jakie mamy budowle i jakimi technologiami dysponujemy, takie jednostki możemy werbować. I to samo tyczy się jednostek, gdzie one są lądowych, tak?
mamy jednostki lądowe, przepraszam, morskie, statki handlowe i statki takie do walki, do bitwy, także jest to adekwatny podział, aczkolwiek floty morskie nie mają dowódcy, takiego jak na mapie, na lądzie, czyli w armię. Armie mają dowódców, których możemy awansować, floty tego nie mają. Oczywiście jest to taki minus, który został naprawiony w najnowszej odsłonie serii Total War, czyli w Rzymie 2, aczkolwiek w Szogunie 2 jeszcze tego nie było. Dobrze. Oczywiście, żeby zwerbować jakiegoś agenta, na przykład mnicha, musimy mieć postawioną buddyjską świątynię. Żeby zwerbować Matsukę, musimy mieć jeszcze inną budowlę. Żeby ninja zwerbować, musimy mieć specjalną kryjówkę. Także rozwoju tych prowincji jest naprawdę mnóstwo. Generalnie jakość grafiki stoi na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Jak wyglądają te drzewa, no, te plaże, te górki. Naprawdę jest na czym oko zawiesić. Można się tutaj naprawdę fajnie bawić. Nie obciąża to procesora, nie obciąża to komputera. Naprawdę jest to element niezwykle dopracowany. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o mapę kampanii. I teraz przejdę do interfejsu bitwy i do tego, jak wygląda bitwa specjalnie dla Państwa. Wyjdę teraz do menu głównego i wczytam pewną powtórkę. Proszę jeszcze chwilę na to poczekać. A więc wróciliśmy do naszego menu głównego, menu gry i teraz zamierzam wczytać bitwę specjalnie dla Państwa nagraną, żeby pokazać, jak ona wygląda. Zapraszam. Tak wygląda nasza bitwa, tak wygląda powtórka bitwy, którą specjalnie dla Państwa nagrałem. Zobaczcie Państwo, specjalnie włączyłem opcję bitwy zimowej, specjalnie włączyłem efekty opadów śniegu, żeby Państwo zobaczyli, jak wygląda oprawa audiowizualna. Oczywiście są to ustawienia praktycznie maksymalne, tak? Maksymalny rozmiar jednostek, maksymalne opcje grafiki, oprócz maksymalnego antyaliasingu i głębi ostrości, ponieważ z tych dwóch efektów zrezygnowaliśmy, a tak cała reszta jest na full. No wygląda to bajkowo. Zobaczcie na tą armię. Zobaczcie, jak te jednostki są dopracowane. Jaki wysoki poziom ma ta gra. Naprawdę. Jest na co popatrzeć. Zobaczcie, jeszcze taki fajny efekt jest, kiedy kamerę zbliżamy do jednostek, nasz ekran zaczyna się trząść od wibracji wzbudzonych przez równobiegnących naszych żołnierzy. Świetna, świetna sprawa, naprawdę. Oczywiście tutaj wszystko jest bardzo dopracowane. Szczegółowość postaci naszych jednostek, no to jest majstersztyk. Oprawa wizualna super. Naprawdę, naprawdę wygląda to świetnie. Oczywiście mamy tutaj podgląd do takiej minimapy, ja go wyłączę, ponieważ no, nie potrzebujemy go w tej chwili. Zobaczcie Państwo, jak ten śnieg pada, zobaczcie Państwo na te drzewa, na te krzaki, tak? Jaki tu jest położony nacisk na szczegóły. No, jest to efekt bardzo realistyczny, naprawdę bardzo mi się to podoba. Jest naprawdę podczas bitwy na czym oko zawiesić. Oczywiście podczas bitwy skupiamy się przede wszystkim na dowodzeniu jednostkami, na ich grupowaniu, na ich rozmieszczaniu, na różnych sposobach podejścia wroga. Oczywiście komputerowe SI jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie Państwo, komputerowe SI skierowało swoje jednostki od razu na wzgórze, ponieważ wiadomo, że na wzgórzu jest najbezpieczniej, jest najlepszy widok i najłatwiej później jest się bronić na wzgórzu, ponieważ jednostki przeciwnika, w tym przypadku my, będziemy musieli atakować pod górkę, a więc atakując pod górkę mamy mniejszą premię do szarży, mniej widzimy, te nasze jednostki wolniej się poruszają, więc tutaj SI komputerowe jest bardzo wysokie. Ja oczywiście w tej bitwie specjalnie tak te jednostki w różny sposób kieruję, żeby tutaj Państwu jak najbardziej opowiedzieć w międzyczasie o tej całej bitwie, ale za chwilę przyspieszę, żeby to wszystko wyglądało. Tu oczywiście jest konnica, my tą konnicę skierujemy tam, przepraszam, gdzie? Bo nie widzę, o tutaj, żeby stanowiła posiłki i atak z boku, w momencie, w którym my trzon naszej armii skierujemy tutaj i będziemy od tej strony robić podejście do wroga. Czyli my będziemy atakować stąd, a nasze jednostki konne, lekka jazda będzie atakowała stąd i zaatakuje w najmniej spodziewanym momencie, czyli kiedy większość naszych jednostek będzie się naparzała z wrogiem, a my wtedy sobie zaatakujemy tutaj. Co oczywiście teraz się stanie, ja tylko przywrócę opcję
przyspieszonego interfejsu, tak żeby te jednostki szybciej się przemieściły. I co dalej? Czyli oprawa wizualna jest super, oczywiście muzyka odpowiednio dobrana do bitwy też jest no, naprawdę bardzo klimatyczna. To jest taka muzyka typowo japońska, typowo kultury wschodniej, więc naprawdę jest to super sprawa dowodzić tymi jednostkami. Człowiek się tutaj naprawdę nie nudzi. Dobrze, a więc tak to wygląda, czyli nasze jednostki powolutku zmierzają, aby zająć wroga z lewej strony, natomiast reszta jest przyczajona tutaj i czeka, żeby zaatakować nieprzyjaciela. Chowamy minimapę, ponieważ jeszcze troszeczkę te przygotowania będą trwały. O, ale wiem, że już za chwilę będzie już opcja. O, zobaczcie. Nasz przeciwnik atakuje nas strzałami. Z ogniem wypuszcza strzały, ostrzeliwuje nas, a my za chwileczkę będziemy atakować. Ach, jak to fajnie wygląda. Naprawdę jest to świetna zabawa. Myśmy się rozproszyli, żeby zminimalizować straty. Zobaczcie, jak na filmie lecą te strzały na nas. I bum. I część oczywiście padła. Tu ostrzał w dalszym ciągu jest kontynuowany przez ten oddział wroga, przez łuczników. I oni cały czas strzelają. A my tutaj mamy swoich drugich łuczników, którzy podejdą w międzyczasie. O, strzelamy. To są nasi łucznicy, którzy ostrzeliwują przeciwnika tutaj. I oczywiście robią podejście. I za chwilę trzon naszej armii zostanie wypuszczony, że tak się wyrażę, na wroga. Co będzie dużo lepiej widoczne z góry. O, tu już przeciwnik też podejmuje pewne adekwatne ruchy swojej armii. Tu oczywiście z broni palnej strzelają nasi wrogowie. O, co też jest ładnie pokazane. Ajajaj, te efekty filmowe naprawdę mi się podobają. Super sprawa. Oczywiście on ma tylko jeden taki oddział, więc za bardzo mu nie pomoże. No a my atakujemy i zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Nasza armia rozbija się o przeciwnika. Ci uciekają. I zaczyna się już takie starcie stricte bezpośrednie. Czyli kwintesencja. Tu oczywiście też mamy do czynienia z innego rodzaju kwintesencją, ponieważ to my jesteśmy atakowani. Ale nasz oddział sobie poradzi. I zaczyna się bitwa. Oczywiście na w sumie trzech frontach. Jeden front jest tam, drugi tu, a trzeci tu. I dobrze, bo przeciwnika trzeba czymś zająć. A my oczywiście mamy tutaj nasz tajny atak z boku. Lekką i ciężką jazdą. Tu oczywiście jazda przeciwnika wkracza do akcji. Ach, co za starcie. Oczywiście oni zostaną pokonani, nie mają szans, nas jest więcej. Ale móc zobaczyć, jak ta jazda nadziewa się na miecze naszych... Kto to jest? Ach, tu nie ma podglądu. Moment. A jest. Samuraje Shimazu z katanami oczywiście będą wykańczali po kolei tą jazdę. Tutaj z kolei mamy Ashigaru z Yari, którzy też niszczą przeciwnika. A tu nasi łucznicy, a konkretnie łucznicy Ashigaru też powoli wygrywają. Także nasza bitwa troszeczkę nabiera tempa. I czekamy na ruch. O, już ten ruch został wykonany. Zobaczcie Państwo, ja to przegapiłem, a szkoda. No nic. Nasza jazda atakuje z boku, czyli lekka jazda oraz, no, druga lekka jazda, bo oczywiście tu ciężkie. No i nasz generał. Wszyscy walczą, a więc bitwa toczy się w tym momencie już na trzech takich potężnych frontach. Our general is in grave danger, my lord! Tu nawet strzelają do nas jeszcze. Nasz generał jest w takich opałach, dlatego ja go wycofuję, żeby się przegrupował, żeby odciągnąć wroga i zaatakować szarżą ponownie. Standardowy jest to ruch. Zobaczcie, tutaj są zwłoki tych żołnierzy, którzy już polegli. Jest to też ciekawy aspekt, tak? Podczas naszej bitwy ci żołnierze, czy też zwłoki tych żołnierzy nie znikają, jak to ma miejsce na przykład w niektórych FPS-ach, gdzie zabijamy wroga i po chwili już go nie ma. Na przykład w Stalkerze tak było. Zabijaliśmy gościa i po chwili jego zwłoki znikały, zwłaszcza w dwóch kolejnych odsłonach, bo w Cieniu Czarnobyla tak nie było, ale w kolejnych dwóch częściach już niestety ten efekt był, co było idiotyczne. I zobaczcie. The men are fatigued, my lord, and some must rest.
dostaliśmy komunikat, że część naszego oddziału jest już bardzo, bardzo wyczerpana i powinna odpocząć, więc wycofujemy ją i spróbujemy resztkami sił zaatakować. W międzyczasie oczywiście nasz trzon armii, czyli samuraje Shimazu z katanami oraz Ashigaru z Yari, dokończą dzieła. No, część wroga oczywiście uciekła, zdezerterowała, wystraszyła się nas, a my atakujemy ostatki, że tak powiem. Our men are running from the battlefield! Shame for this play! Okej, kilku z nas uciekło, w porządku, mieli prawo już wymięknąć, że tak powiem, ale to jest tylko jakiś tam margines, prawda? To są ci, co uciekają. Łucznicy Ashigaru. No tak, dostali w dupę, za przeproszeniem. Mają prawo uciekać. Natomiast reszta dzielnie walczy. Tutaj oczywiście wróg się już poddaje. Lada moment, bitwa zostanie zakończona. A glorious victory will soon be yours. Dostaliśmy komunikat, że wspaniałe zwycięstwo już jest niedługo w zasięgu naszego wzroku, więc... No, tu już wszyscy uciekają, więc... O, koniec bitwy. Nasz przeciwnik otrzymał, jego głowa oczywiście zaszczyciła obecność naszego wodza, więc tak to wygląda. Kończymy bitwę, przechodzimy do głównego menu i już będziemy kończyć powoli naszą wideorecenzję. Nasza bitwa już się skończyła i po rozegranej bitwie mamy oczywiście okienko ze szczegółami, gdzie możemy albo zapisać naszą powtórkę ponownie, jeżeli na przykład pierwszy raz ją żeśmy oglądali, albo zobaczyć statystyki jednostek, czyli kto walczył, kto ilu przeciwników zabił, jakie zdobył doświadczenie itd. Natomiast my już żeśmy omówili praktycznie wszystko na temat tej naszej gry. Wszystkie opcje po kolei zostały omówione. Mam nadzieję, że się Państwu podobało to, co nagrałem po raz kolejny. Jest to drugi odcinek konkretnej wideorecenzji. Opowiadał Wam oczywiście Nanaki Silvery Moon. Zapraszam gorąco do kolejnych części. Natomiast jeszcze takim słowem podsumowania. Oczywiście plusów ta gra ma szerokie spektrum, tak? Począwszy od grafiki, muzyki, przez klimat, jaki ta gra oferuje, przez różne rozwiązania na mapie kampanii, przez bitwy wreszcie tak ciekawe i interesujące i tak filmowo wręcz dopracowane. Plusów ta gra ma zdecydowanie więcej niż minusów. Takim minusem na przykład jest długi okres oczekiwania na wgranie, na uruchomienie całej gry oraz na przykład wyjście z gry do menu głównego. To trochę trwa, ponieważ w naszym menu głównym jest takie demo, które cały czas sobie leci, które niestety ciągle jest ładowane od nowa w przypadku włączania go, prawda, czyli przechodzenia do niego, więc to jest taki minus, że tutaj długo się czeka. Natomiast innych minusów nie widzę. Mam nadzieję, że się to wszystko Państwu podobało i że z chęcią obejrzą Państwo konkretną wideorecenzję w przyszłości. A mam nadzieję, że taki odcinek ukaże się już niebawem, ponieważ są plany knute przeze mnie, aby dalej nagrywać. Więc serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.